Bezpodstawne oskarżenia. Czujemy pewien dyskomfort, gdy po zrobieniu czegoś dobrego, poświęconym czasie dla drugiego człowieka, załatwieniu jakiejś sprawy dla innych, nie usłyszymy słowa dziękuję. Ale ci, którzy już wiele razy tego doświadczyli, potrafią pogodzić się z tą sytuacją. Boli jednak bardzo, gdy zamiast wdzięczności pojawia się zazdrość i wroga reakcja. Lub nieprawdziwe oskarżenia. Skoro dał darowiznę, to pewnie ukradł, albo chce uniknąć podatku. Pomaga, bo chce, aby o tym napisano, by miał się czym pochwalić przed kolegami. Stara się w pracy, bo chce awans, podwyżkę, podlizać się szefowi. I wiele innych komentarzy, które mogą spowodować że dana osoba stwierdzi, że w takim razie nie warto robić nic więcej, niczego dla innych, bo reakcja jest odwrotna niż powinna. Jezus dziś spotyka się z takim samym hejtem. Po uzdrowieniu opętanego, uczeni w piśmie, chcąc obniżyć wiarygodność Jezusa, rzucają oskarżenia najcięższego kalibru. Mabel Zebuba. I mocą złych duchów wyrzuca złe duchy. Czynią to z zazdrości o popularność Jezusa i z bezradności wobec cudów, których dokonywał. Co robi Jezus? Czy przestaje z nimi rozmawiać? Obraża się i stwierdza, że skoro tak jest traktowany, to wychodzi? Nic z tych rzeczy. Rozpoczyna się katecheza która ma na celu obnażenie ich pokrętnej logiki. Jak może szatan wyrzucać szatana? Takie wewnętrzne skłócenie prowadzi do rozpadu. Nie może się ostać dom wewnętrznie skłócony, podobnie wewnętrznie skłócone królestwo. Także rodzina Jezusa zbyt pochopnie wyciąga wnioski z jego zachowania i z tego, co słyszą o nim. Jezus jest u początku swojej misji. Chce jak najwięcej osób uzdrowić, pocieszyć, doprowadzić do ojca. Czyni to nie dbając o zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli pokarmu. Ta gorliwość też nie uszła uwagi obserwatorom mistrza, bo w obieg poszła plotka, że Jezus odszedł od zmysłów. Dlatego najbliżsi chcieli sprawdzić, jak się sprawy mają, i przybywają, aby się z nim spotkać i porozmawiać. Nie jest im to w tym momencie dane, ale dowiadują się, że prawdziwymi krewnymi Jezusa są ci, którzy pełnią wolę Boga. Jezus nikogo nie faworyzuje, nikogo nie wyróżnia, tworzy wspólnotę z tymi, którzy w Bogu widzą swojego Ojca. Niech jego przykład mobilizuje nas do działania dla dobra drugiego i na chwałę Boga, nie szukając wdzięczności ludzkiej, ale nagrody niebieskiej.